Ciekawość, jak to będzie odebrane, bo w momencie tworzenia płyty, nagrywania i oddania do wydawnictwa jeszcze, ona jest jakby tylko moja i tam są moje jakieś, tak jak mówiłam, sentymenty, ale i ambicje, jakieś dążenia i wyobrażenia i schlebianie głównie swojemu gustowi i robienie tego z potrzeby serca. Nie jest to w żaden sposób obliczone, jakieś tam zdobywanie rynku i trafianie w bardzo jakiś konkretny gust do konkretnego słuchacza. To jest takie właśnie bardzo moje, bardzo prywatne. No ale w momencie, kiedy już ta płyta wychodzi, no budzi się jakaś ciekawość, jak będzie przyjęta, czy się spodoba, które piosenki bardziej, jakie wywoła reakcje. Nie od razu gramy to na koncertach, nie od razu mogę jakby zetknąć się z publicznością i bezpośrednio od słuchaczy dowiedzieć się, jakie to robi na nich wrażenie. Generalnie no to wszystko, co czytam, jest na ogół pochlebne. Nawet jeżeli właśnie ktoś nie wie, jak to opisać i używa słów czasem, że dziwne czy oryginalne w cudzysłowie, czy w jakiś sposób nieokreślony, nawet jeżeli to nie jest takie zupełnie aprobujące i pochlebne, to nie jest też negatywne, tylko właśnie takie poszukujące, co też jest fajne. Jest jeszcze ciągle tak duża grupa ludzi, która chce tego słuchać, którzy jakby otwartym sercem i umysłem przychodzą na koncerty z takim kredytem zaufania. Zresztą tak jak było widać dzisiaj, to po prostu jest niesamowite przeżycie, jak ludzie chłoną to, co ja też od serca przekazuję swoim fantastycznym zespołem. I potem na końcu też dają wyraz tego, jak bardzo im się podobało. No to jest naprawdę wzruszające i fantastyczne odczucie. Czego bym nie zmieniła. Te 20 lat to był bardzo pracowity, bardzo płodny czas i miałam to szczęście robić to, co lubię, co nie jest takie powszechne. Powstało 10 płyt, całe mnóstwo koncertów w różnych składach, wydaniach i w zdecydowanej większości naprawdę ciepło przyjmowanych. I w dużych salach, i małych, i zwiedziliśmy w ten sposób i całą Polskę, i jeszcze kawałeczek, i parę miejsc na świecie. I myślę, że mogę z pełną świadomością i czystym sumieniem jakby określić te lata jako szczęśliwe. Takie, mam powody do zadowolenia i to jest naprawdę duży, to uważam za duży sukces. Z tego, co obserwuję, głos mi się poprawia i rozwija. Okazuje się, że to ćwiczenie, to cała praca nad głosem, która cały czas trwa, i koncerty, i jakiś tam rozwój jeszcze, myślę, jakaś dojrzałość na innych polach, sprawia, że instrument jest w coraz lepszej formie. I z czego się strasznie cieszę, bo pomysłów mam mnóstwo i zresztą jestem w trakcie pisania muzyki do nowego spektaklu, tym razem dla Teatru w Krakowie. Kończąc, unikam słowa spełniona, ale myślę, że
mogłabym chyba tak, mogę powiedzieć, że te 20 lat dały mi jakiś rodzaj spełnienia. Tylko nie chciałabym tego odkreślać grubą kreską, bo to wszystko trwa po prostu. To jest pierwsze 20 lat. Make it funky.